Szanowni Państwo, skończyły się te czasy, kiedy były dziury w budżecie i chcemy też, żeby skończyły się czasy, kiedy są dziury w drogach. To jest oczywiście dłuższy proces, bo wiadomo, że dziury powstają na skutek erozji, pogody i wielu lat użytkowania, ale trzeba to podkreślić, że na Fundusz Dróg Samorządowych, który może być tak na dobrą sprawę nazwany Funduszem Poprawy Jakości Życia Mieszkańców Mniejszych Miast i Wiosek. Tak mógłby ten fundusz się nazywać. Na ten fundusz przeznaczamy mniej więcej dziesięciokrotnie wyższą kwotę niż nasi poprzednicy. Ale jedno z drugim się łączy. Ten dziurawy budżet z przeszłości powodował właśnie to, że nie można było przeznaczyć więcej środków, bo nasi poprzednicy nie potrafili zadbać o jakość finansów publicznych. My chcemy, używając tej retoryki drogowej, chcemy, żeby wszystkie samorządy były na drodze głównej, żeby żaden samorząd nie był na poboczu, żeby żadna droga nie była drogą donikąd, a droga tych samorządów, które nie mogły korzystać z rozwoju gospodarczego, była drogą donikąd. Szanowni Państwo, widzicie też jednocześnie po tym, co powiedział pan wojewoda, czym również mnie pozytywnie bardzo zaskoczył, bo nie sądziłem, że będziemy w stanie tym budżetem, tym wielkim funduszem dróg samorządowych zabezpieczyć wszystkie wnioski, które wpłynęły z województw. A rzeczywiście usłyszałem, że tak jest też w województwie świętokrzyskim, podlaskim i w wielu, wielu innych. Czyli krótko mówiąc, wszystkie wnioski z różnych samorządów, czy rządzonych przez naszych konkurentów politycznych, czy niezależnych samorządowców, czy rządzonych przez wójtów, burmistrzów z Prawa i Sprawiedliwości, otrzymują wsparcie ze strony naszego rządu na remonty, budowę, modernizację dróg samorządowych. To też zwiększy szanse biznesowe. Ja często rozmawiam z przedsiębiorcami. Oni potrzebują tych dróg dojazdowych, żeby gdzieś tam tworzyć nowe firmy. A te firmy tworzą miejsca pracy. A te nowe miejsca pracy tworzą popyt na pracowników. A dzięki temu wynagrodzenia naszych pracowników rosną w górę. I to jest polityka dobrobytu, którą chcemy zaprezentować, którą prezentujemy jako naszą wizję na kolejne 4-8 lat, oczywiście, jeżeli wyborcy nam zaufają 13 października. Szanowni Państwo, użytkowanie dróg to też jest kultura jazdy. I tak jak świat i Europa podziwia naszą kulturę, naszą historię, to dobrze by było, żeby też nasza kultura jazdy była trochę bardziej podziwiana przez odwiedzających nas turystów. Dlatego wprowadzamy takie rozwiązania, takie nowe rozwiązania do kodeksu drogowego, żeby była jazda na suwak w sytuacji, jeśli są korki, jeżeli jest jakaś droga dojazdowa, żeby ustępować też tym samochodom, które wjeżdżają z drogi podporządkowanej czy w sytuacjach takich, gdzie właśnie dwie drogi zbiegają się ze sobą. No w przeciwnym razie korki tworzą się jeszcze większe, a więc ta kultura jazdy, do której zachęcamy bardzo mocno, jest ważna, ważna dla nas wszystkich. Podobnie często słyszymy sygnał ambulansu, sygnał karetki pogotowia czy straży pożarnej. Zjeżdżajmy, drodzy Państwo, na pobocze, bo wtedy jest to sygnał tego, że kierowca rozumie powagę sytuacji. Przecież każdy może znaleźć się w tej sytuacji, że będzie potrzebował wsparcia, czy to ambulansu, czy straży pożarnej. Oby nie, ale wiemy, jakie jest życie. Więc to tworzenie korytarzy życia, rozjeżdżanie się na boki i jazda na suwak, na zakładkę, jest taką dobrą praktyką, do której bardzo gorąco wszystkich zachęcamy. A ja gratuluję wszystkim samorządowcom, którzy wystąpili do nas, bo to właściwie często jestem pytany, co trzeba zrobić, żeby pozyskać środki z budżetu państwa. Otóż ponieważ my te środki zgromadziliśmy poprzez skuteczną walkę z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi, to potrzeba przede wszystkim odwagi. Potrzeba wystąpić odważnie do pana wojewody, do rządu i te środki przekazujemy. Wiele set projektów
w całej Polsce. I one wszystkie mogą być realizowane dzięki skutecznej polityce finansowej, stabilnym finansom publicznym, które prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.